Witaj, Ojcze ukochany, co serafów zdobisz chór. Ty Jezusa nosisz rany, Ty świętości dla nas wzór. Pobłogosław swoje dzieci, pociągnij na drogę swą. Niech się miłość w nas rozniecie, niech ogarnie mocą swą. Ojcze, niech za Twym przykładem dla nas wszystkich będzie Bóg. Niech idziemy Twoim śladem wśród wygnańczych ziemi dróg. W sercu naszym niech nosimy znamię Jezusowych ran. Ojcze, łaski tej prosimy, niech nam jej użyczy Pan. Niech w ubóstwie i pokorze trwamy przez ten ziemski czas, aż wieczności błysną zorze, aż Bóg z Tobą złączy nas. O Franciszku możny w niebie, u Jezusa Marii stóp, Twoje dzieci proszą Ciebie, dla nas wszystkich miejsce zrób. Twoje dzieci proszą Ciebie, dla nas wszystkich miejsce zrób. Moje dzieciństwo i lata młodości spędziłam w Porębach Dymarskich. Jest to wioska położona wśród pól, łąk, a przede wszystkim lasów. Ja jako małe dziecko ciągle chodziłam po tych łąkach, po tym lesie, zbierałam jagody, pasłam krowy i bardzo interesowałam się przyrodą. Podglądałam ptaszki, podglądałam kwiatki, zbierałam, patrzyłam. Bardzo pasjonowała mnie przyroda. Ta zieleń, te kolory, łąk, pastwisk. No i chciałabym to uwiecznić. Ja już wtedy miałam taki zamiar. Malowałam często na różnych rzeczach, na płotach, na drzwiach czy ścianach. A później, jak chodziłam do szkoły, malowałam, ale nie było czym bardzo. Wtedy to były czasy powojenne i nie było. Rodzice nie mogli kupić kredek, farbek. Ciężko było. Później moje życie potoczyło się tak, że pracowałam, wychowywałam dzieci i nie było kiedy. Dopiero jak przeszłam na emeryturę, to było więcej czasu pomyśleć o tym. I w Domu Kultury w Cmolasie założyłyśmy takie warsztaty dla osób starszych, plastyczne. No i na tych warsztatach żeśmy robiły przeróżne rzeczy. Bardzo mi się to podobało. No i w końcu pani, która prowadziła z nami te warsztaty, zaproponowała, że będziemy malować na szkle. Bardzo żeśmy się cieszyły z tego powodu, a ja bardzo chciałam na tym szkle malować. No i malowaliśmy właśnie na szkle tą przyrodę, którą kiedyś widziałam. Z biegiem czasu postanowiłyśmy malować na płótnie. To już były poważne obrazy, które żeśmy robiły. Pewno zaczynałyśmy od takich prostych, zwyczajnych rzeczy. Ale przede wszystkim ta przyroda, fascynacja olbrzymia tą przyrodą. Malowałam kwiaty, malowałam też pejzaże różne. Malowałam również architekturę. W Porębach Dymarskich jest piękny kościół, stary kościół, kryty gątem. A do tego kościoła chodzą moi rodzice. Namalowałam też portret moich rodziców.
namalowałam całą okolicę, ich dom. Skoro żyłam pośród lasów, to namalowałam również taką aleję. Będąc na emeryturze, korzystałam z czasu i dużo podróżowałam. Pielgrzymowałam po Polsce, jak też po innych krajach. Z każdej pielgrzymki namalowałam jakiś obraz, ponieważ fascynacją moją były obrazy, które widziałam. Na przykład Michał Archanioł, którego we Włoszech widziałam. Namalowałam go takiego, jaki jest na górze Gargany. Podróżowałam również po Ukrainie. Tam zobaczyłam w cerkwiach ikony, które tak bardzo mi się spodobały, tak mnie zafascynowały, że pomyślałam, że jak przyjadę do domu, to spróbuję zająć się ikonami. Bardzo dużo się uczyłam, czytałam i w końcu wykonuję swoje ikony. Ikona to namalowane Słowo Boże za pomocą barw, symboli, gestów, czyli kanonu ikonograficznego. Ikona przedstawia Boga, świętych oraz sceny ewangeliczne. Ja te ikony piszę sercem i duszą, z modlitwą i pieśnią na ustach. To jest moja pasja, to jest moja modlitwa, to jest mój odpoczynek po ciężkiej pracy. Wśród skał stary krzyż on dziś stał, symbol hańby, cierpienia i mąk. Lecz ja kocham ten krzyż, gdzie mój Zbawca i Mistrz swym oprawcą oddał się do rąk. O jak cenię ja stary ten krzyż, w nim ratunek ludzkości jest dan. Lgnę do niego, a w niebie ten krzyż na koronę zamieni mi Pan. Ale stary ten krzyż, tak zgardzony przez świat, swą ofiarą pociągnął mnie wzwyż. To mój Zbawca i Pan stąpił z nieba tu sam, aby nieść na Golgotę ten krzyż. O jak cenię ja stary ten krzyż, w nim ratunek ludzkości jest dan. Lgnę do niego, a w niebie ten krzyż na koronę zamieni mi Pan. Krwią zbroczony ten krzyż, lecz pomimo to w nim dziwne piękno wśród ran krwawych lśni. Bo na krzyżu tym Pan cierpiał męki i zmarł, aby wieczne zbawienie dać mi. O jak cenię ja stary ten krzyż, w nim ratunek ludzkości jest dan. Lgnę do niego, a w niebie ten krzyż na koronę zamieni mi Pan. Lgnę do niego, a w niebie ten krzyż na koronę zamieni mi Pan.